Dzień dobry Państwu. Pewnym takim performancem witam Państwa na konferencji prasowej wyjątkowej, bo jesteśmy bardzo stęsknieni, pełni nadziei, pewnych obaw też, ale jesteśmy, wierzymy, przygotowani na to, byście Państwo do nas wracali. Zespół Tarnowskiego Teatru ogromnie intensywnie pracował, zarówno przed pandemią, kiedy to pracę przerwała nam informacja o zawieszeniu działalności, a byliśmy tuż przed premierą braci Karamazow, jak i pracował intensywnie nad premierą, którą zobaczycie Państwo w najbliższą sobotę, czyli Jasiem i Małgosią. Jaś i Małgosia tym razem w wersji przygotowanej przez aktorkę naszego teatru, panią Monikę Wentę. Spektakl reżyseruje, a także jest autorką scenografii i kostiumów pani Matylda Baczyńska. Muzyka jest dziełem pana Piotra Niedojadły. W spektaklu wystąpią pani Monika Wenta, pani Matylda Baczyńska, pan Kamil Urban i pan Tomasz Piasecki. I pan Piotr Niedojadło również wystąpi. Zastanawiałem się, czy nie zostawić tego w takim niedomówieniu, napięciu, żeby to była niespodzianka, ale powiedzmy o tym głośno, więc wszyscy fani talentu aktorskiego pana Piotra Niedojadły zostaną zaspokojeni w najbliższym czasie. A ten najbliższy czas to premiera oficjalna 6 czerwca w sobotę o godzinie 16, ale ponieważ, jak mówiłem na początku, jesteśmy bardzo stęsknieni, to zaczynamy już o północy, czyli wtedy, kiedy to tylko będzie możliwe, w nocy z piątku na sobotę o godzinie 00:00 pokaz przedpremierowy Jasia i Małgosi. Nie będzie to wersja dla dorosłych, można przyjść z dziećmi, ale będziemy starali się oczywiście zachowywać pewien dystans, do którego jesteśmy zobligowani. Wierzymy, że jesteśmy przygotowani na przyjęcie Państwa i proszę Państwa dziennikarzy, abyście wszystkim naszym widzom przypomnieli, że jesteśmy i działamy. A za chwilę jeden z efektów tej naszej pracy. Po ponad 2 miesiącach wracamy i to, co mamy dla Państwa, już za chwilę na scenie. Tak, słucham. O czym jest bajka, nie spoilerując oczywiście, o uniwersalnych prawdach to na pewno, bo na tym wam zależało, podejrzewam, tak? Tak, na tym nam zależało. Chcieliśmy też troszeczkę bajkę uwspółcześnić. Chcieliśmy troszeczkę odczarować wizerunek macochy jako stricte złej postaci, która chce się pozbyć dzieci. Wyposażyliśmy ją, znaczy daliśmy jej chorobę, z którą się zmaga i jest to depresja. Tak tutaj chcieliśmy poruszyć też ten temat.
I no nie, no z tego zakończenia nie mogę zdradzić teraz, bo także tyle na razie. Sporo dialogów, ale też muzyki. To będzie, nie wiem, radosny, czy też taki bardziej do przemyślenia skłonny spektakl, skłaniający nas? Nie, ta muzyka jest, można powiedzieć, zróżnicowana. Jest i taka zastanawiająca się, taka wolna, smutna, spokojna, ale są i też wesołe i mocne utwory. Będzie się można, nie wiem, dobrze bawić, bo to dla dzieci spektakl głównie, czy mamy taką nadzieję ogromną, że zarówno dzieci, jak i dorośli chociaż zraz się podczas spektaklu uśmiechną. No, a na czym to współcześnienie polegało? Jeszcze gdybyśmy sobie mogli tak trochę szerzej powiedzieć. To znaczy, sama postać macochy, która kiedyś lata temu była nie tak bardzo częsta, że tak powiem, instytucja macochy. Nie było tak wielu rodzin, które się rozpadły bądź związały na nowo. I macocha kiedyś była czymś odległym, że tak powiem, dla normalnego dziecka. Dzisiaj jest to bardzo często chleb powszedni, że tak powiem, czyli i na tym zależało nam, żeby ta macocha nie była pokazana w typowo złym świetle, ponieważ zdarzają się sytuacje, w których dzieci mają mamę nową, która się nimi zajmuje, a nie jest ich biologiczną mamą z różnych powodów. Umówmy się, nie, że jakby postać macochy, myślę, że była tak stereotypowo odbierana zawsze jako pejoratywna postać. I myśmy chcieli ją właśnie pokazać, że to nie jest postać taka zero-jedynkowa, że ona jest tylko zła i że nią kierują jakieś tylko, nazwijmy to, materialne powody, czy jakiejś takiej złości w sercu, że to jest wynik jej choroby, która dotyka wielu osób w tym wieku. To jest jednak nie bez powodu nazwana depresja jest chorobą XXI wieku, tak? Więc jakby to jest nasze, między innymi to jest nawiązanie nasze do współczesności. Mamy też dużo innych nawiązań, ale na to zapraszamy. Po prostu przyjdźcie, zobaczcie. No się przekonajcie. To nie będzie taki trochę trudny temat z kolei dla tych, którzy mają ten tradycyjny model rodziny i mają mamę? Mam nadzieję, że nie. Że to się w niczym nie kłóci. To jest po prostu... Chcieliśmy też postać macochy troszeczkę usprawiedliwić, ponieważ w oryginalnej wersji bajki macocha po prostu mówi do ojca: musimy się pozbyć dzieci, ponieważ nie jesteśmy w stanie się utrzymać we dwójkę. Ten argument wydał nam się troszeczkę za słaby i fakt, że ojciec takiej namowie dosyć szybko ulega, też wydał nam się trudny do usprawiedliwienia w dzisiejszej, że tak powiem, rzeczywistości, że po prostu jakaś nowa kobieta w życiu ojca mówi: musimy się pozbyć dzieci, bo nie mamy pieniędzy. Ojciec mówi: w porządku, pozbądźmy się dzieci, będzie nam łatwiej. I tutaj chcieliśmy, to była właściwie nasz największa nasza wprowadzona przez nas zmiana. Często przy okazji spektakli tworzonych dla dzieci pojawia się stres u aktorów i myślę też u reżyserów dotyczący tego, jak przykuć uwagę, bo dzieci mają to do siebie, że potrafią się szybko znudzić. Jak wy próbujecie na scenie z kolei to zrobić? Dynamika, podejrzewam, bo trochę piosenek, trochę dialogów, tak? Na tym to będzie? Staramy się to zrobić na wszelkie możliwe sposoby. Ja nie ukrywam, że jest to mój debiut reżyserski, w związku z czym nie mam wielkiego doświadczenia i liczę na to, że fakt, że ja sama nie do końca jeszcze wewnętrznie dorosłam, prowadził mnie przez tą naszą pracę i razem szukaliśmy różnych rozwiązań, które dzieci ewentualnie mogłyby zainteresować bądź rozbawić. I mamy nadzieję, że kilka takich efektów udało nam się znaleźć i wypracować. To jeszcze wracając do tego, że to kolejna odsłona Matyldy Baczyńskiej, jest 2020 rok, dopiero czerwiec, a już dwie twoje premiery, raz, że wystawa, dwa, że spektakl. Jak ci się pracuje w takim razie w Teatrze Słowskiego? Cóż ja mogę w tej chwili powiedzieć, oprócz tego, że fantastycznie. Nie, tak naprawdę... A ta połowa roku będzie zaskakująca też? Czy planujesz jakąś trzecią odsłonę? Niczego nie planuję. To się wszystko dzieje po prostu. Ja jestem ogromnie wdzięczna za te szanse, które zostały mi dane. Jeżeli chodzi o wystawę, to też może to źle zabrzmi, że mi ten koronawirus trochę pomógł, ale trochę dzięki temu ta wystawa mogła się tutaj odbyć w takiej, a nie innej rzeczywistości, że odbył się ten wernisaż online. Także no, bardzo jestem wdzięczna za te szanse, które dostała i mam nadzieję, że ich nie zmarnuję. No to są takie bardziej wyzwania dla ciebie, czy spełnianie marzeń? I jedno, i drugie.
moje marzenia zazwyczaj łączą się z jakimś wyzwaniem. Kamil, co trudnego było w tej roli? Powiedz mi. Bawisz się dobrze na scenie, czy jednak wręcz przeciwnie, musisz ukrywać to? Nie, ja bawię się wspaniale, bardzo dobrze mi się pracowało z kolegami, z kompozytorem, jak również z debiutującą Matyldą Baczyńską. Jest świetnym reżyserem, świetnym materiałem na reżysera, może po pierwszym razie nie można powiedzieć, ale no mam nadzieję, że widzowie to ocenią. Dla mnie jako dla aktora świetnym materiałem. My oczywiście dajemy z siebie wszystko i pracujemy tak, byśmy grali dla dorosłych. Także tutaj nie ma żadnego odpuszczania. Dziękujemy serdecznie, jeśli nie macie Państwo więcej pytań. Zapraszamy serdecznie, gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany przyjściem na któryś z tych pokazów teraz, czyli albo w piątek o północy, albo w sobotę na premierę, albo w niedzielę, to prosimy o kontakt na maila, skąd przychodzą od nas wiadomości, to postaramy się pomóc i proszę śledzić informacje od nas, bo niebawem dwa też niezwykle interesujące, co najmniej dwa niezwykle interesujące wydarzenia, czyli spektakl Porachunki z Katem i niezwykła gratka, myślę, że dla tarnowskich teatromanów po wielu, wielu latach zobaczycie tu Państwo Marcina Hitzara na scenie i później, tydzień później będzie też kolejna premiera Braci Karamazow i tutaj znowu na scenie pan Kamil Urban, myślę, że jest co robić. A Państwa zapraszamy do śledzenia naszych informacji i w przypadku, gdybyście chcieli zobaczyć któryś z tych spektakli, bardzo prosimy po prostu o kontakt. Dziękujemy.